Tam było pełno fizyków i oni na szczęście nie zadawali mi tych trudnych pytań, natomiast byli zainteresowani jakby implementacją tego rozwiązania i pokazywaniem tam tych rzeczy, natomiast na szczęście nie wchodziliśmy głęboko w tematykę matmy i jakby implementacji czysto teoretycznej tej tematyki, chociaż ona jest naprawdę fascynująca. Ale trzeba być lekko matematycznym i fizycznie stukniętym, żeby wchodzić w to głęboko, bo to jest zupełnie inny świat. Mówimy o świecie bardzo, bardzo mikroskopowym w sytuacji i w tych skalach, przy których rozwiązania kwantowe zaczynają mieć sens. To nie są rozwiązania, które, czy obserwacje, które my łatwo zauważamy wokół siebie, aczkolwiek one wokół nas są, z tym, że trudno nam je swoimi zmysłami i swoim odczuciem zrozumieć, że to jest właśnie interakcja kwantowa. Jedną z takich, aczkolwiek jakby czujemy ją na co dzień, dlatego że jedną z takich interakcji, która ma zasięg dla nas, jest tak zwany promieniotwórczy rozkład beta. Jeśli o nim popatrzycie, jeśli o nim poczytacie, to nie da się inaczej aniżeli mechaniką kwantową, a rozpad promieniotwórczy beta jest bezpośrednio powiązany z naszym słoneczkiem, które świeci i ogrzewa nas codziennie. Może nie dzisiaj, bo u nas było dzisiaj minus 7 i w ciągu dnia minus 4, wobec tego jakby to słońce dzisiaj mało tego rozpadu promieniotwórczego dało, ale to jest coś, co jest rzeczywiście, gdzie mechanika kwantowa jest zauważalna dla nas jako dla ludzi. No i parę innych rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, że nawet mamy wokół nas zwierzaki, które inaczej troszeczkę widzą światło, a na tym bardzo, bardzo niskim poziomie światło jest paczkami energii. I na przykład jak my widzimy światełko, to wygląda w taki sposób, że gdybyście mieli latarkę i odchodzicie od osoby, która z wami stoi i świecicie osobie prosto w twarz, to w pewnym momencie światło zacznie przygasać, zrobi się coraz ciemniejsze i w pewnym momencie zniknie. Ale na przykład kura, którą znamy z codziennego życia, widzi to troszeczkę inaczej. Mianowicie, gdybyście odświecili taką latarką kurze prosto w oczy i oddalali się od niej na stosunkowo daleką odległość, taką, że wiecie, już te opóźnienia świetlne mają znaczenie, to kura będzie widziała te pojedyncze paczki. Tak jak fala ma te górki i doliny, to do niej będą dochodziły w takich pojedynczych pakietach te światła, bo oko kury jest troszkę inaczej zbudowane. Nie wiem tego z doświadczenia, ale z opisu. I oczywiście nie ma to nic wspólnego z tematem dzisiejszej sesji, ale chciałem wam pokazać, że świat kwantowy jest wokół nas. Nie wiem, w jaki sposób naukowcy zapytali o to kurę, czy w jaki sposób zbadano to oko, że rzeczywiście tak się dzieje, ale w jaki sposób do tego doszli. Słuchajcie, ja nazywam się Damian i byłem już u was w zeszłym roku, mówiąc o równie fajnym temacie jak mechanika kwantowa, mianowicie mówiąc o jedzeniu grzybów i różnych tragicznych zdarzeń. Wtedy mogą mieć jakby swoje konsekwencje, swoje znaczenie, czyli o machine learning w takim codziennym zastosowaniu. No i wtedy, tak jak mówię, skupiałem się na innym rodzaju analizy, ale jakbyście, wiecie, jak tak się też głębiej zejdzie, to matematyka, machine learning jest, i te metody matematyczne są bardzo podobne w obydwu tematach. Także to niedaleko, wbrew pozorom, pada ta część matematyczna i nawet jest już taka dziedzina, która mówi, że mamy quantum machine learning jako kwantowe obliczenia wspierające uczenie maszynowe czy sztuczną inteligencję, więc gdzieś w tym kierunku tam ciągle mnie to ciągnie. Słuchajcie, to będziemy dzisiaj robić. Czyli po co nas to, czemu nas to powinno interesować, takie obliczenia kwantowe i komputery kwantowe, troszkę matematyki, ale tak na takim naprawdę poziomie, żeby nikogo nie przestraszyć, zwłaszcza, że już jest wieczór, wobec tego nie robimy tam żadnych numerów, tylko staram się wam pokazać, jak to powinno rzeczywiście zadziałać. Powiem wam kilka słów o tym, jak możecie zacząć, gdybyście się chcieli pobawić. No i powiem wam, gdzie jest prawdziwy komputer kwantowy, a tak naprawdę kilka z nich, gdzie możecie nawet w tej chwili zacząć uruchamiać swój kod, z tym, że od pewnego czasu robią się tam duże kolejki i w ramach takiej puli uruchomień swoich jakby zadań
jeszcze we wrześniu czekało się kilka minut, no dzisiaj jest to już kilka godzin. To znaczy ludzie zaczynają się bawić tymi rozwiązaniami, przynajmniej w ramach tych takich bezpłatnych usług, które mają, oczywiście możecie założyć płatne usługi, coś w rodzaju takiej chmury, którą IBM dostarcza, jeśli chodzi o ten quantum computing i sobie tam działać. A zacznijmy od dwóch słów tutaj. Słuchajcie, cała sprawa polega na tym, że świat kwantowy zachowuje się zupełnie inaczej i to jest absolutnie niezgodne z naszym odczuciem czy poczuciem rzeczywistości, która jest wokół nas. I to niestety nie jest wina kwantów, tylko naszych problemów, które mamy z pojmowaniem otaczającego nas świata, dlatego że w naszych skalach, tak naprawdę tych naszych, czyli naszej wysokości, że każdy z nas ma prawie 2 metry, tak, waży tam odpowiednio informatycznie 130 kilo, czy coś w tym stylu, jesteśmy po środku skali jakby wszechświata, gdzie mówimy o tych zastosowaniach kwantowych, które mówią 10 do minus tam 8, 9 albo minus 22, bo gdzieś tam te interakcje też się znajdują, a z drugiej strony mówimy o tym, że wszechświat jest duży i liczba wszystkich atomów, które znajdują się we wszystkich gwiazdach, to jest 10 do potęgi 76 czy 78. W związku z tym gdzieś my jesteśmy po środku skali i nie widzimy bezpośredniego oddziaływania tej mechaniki kwantowej, stąd też przez długi czas wyniki eksperymentów, które były robione, czy wychodziły jakby z matematyki, ludzie twierdzili, że to jest niemożliwe. Zresztą najsławniejszy fizyk, za którego wciąż uważany jest Albert Einstein, do końca nie uwierzył, nawet do swojej śmierci twierdził, że jedno z takich kwantowych fenomenów, który nazywa się quantum entanglement, czyli splątanie kwantowe, że jest niemożliwe, żeby ono działało w ten sposób, bo ono jest tak niesamowicie nienormalne, że wydaje się, że ono nie ma prawa działać, a ono będzie fundamentem, zresztą pokażę wam je w kodzie, że bez niego nie damy zrobić na przykład tak zwanego quantum security. Ono jest fundamentem tego podejścia. Będziemy mówili o zasadzie superpozycji, która już daje nieźle w czapkę, bo od tego się zaczyna mechanika kwantowa, a potem będzie właśnie ten entanglement i zobaczycie, jak robi się na tym kalkulacje. Jeśli chodzi o architektury, które wykorzystują komputery kwantowe, to są różne. I tak na przykład większość z rozwiązań będzie wykorzystywała tak zwany quantum circuit, czyli budujemy sobie obwody kwantowe, które robią pewne operacje. I to wiecie, to tak jak na zajęciach elektroniki będzie troszkę wyglądało obecnie, jak będziemy chcieć wizualnie budować taki kod. Oczywiście możecie również wykorzystywać biblioteki programowania i to jest coś, co ja będę robił. One gdzieś pod spodem będą generowały taki obwód kwantowy. Jest język, który się nazywa Quantum Assembler. Możecie się spodziewać właśnie, że to jest te obwody, to już jest bardzo blisko tego języka, ale on może być jeszcze bardziej uproszczony. Coś, co będzie niedługo, bo na razie w chmurze Microsoftu nie ma jeszcze oferty publicznej na Quantum. Będzie niedługo i to ma być ponoć komputer publicznie dostępny, największy z tych, które są, bo w swoich jakby największy ten komputer, którym pochwaliło się Google aktualnie, ma ponad 1000 tak zwanych kwantowych bitów, umożliwiających jednorazowo za każdym razem wykonanie 2 do potęgi tysięcznej operacji. To jest kosmiczna wartość. To jest 2 razy 10 i tam macie 1000 zer potem. To jest bardzo dużo. Tego trudno nawet sobie wyobrazić. Natomiast oczywiście nie wszystkie te bity kwantowe pracują na faktyczne operacje. Będzie się pojawiało sporo rzeczy związanych z korekcją błędów i upewnieniem się, że dany algorytm jest stabilny. Natomiast to już jest olbrzymia liczba. Największy komputer, na którym my będziemy mogli, który ja wam pokażę, ma 15 qubitów, czyli tych kwantowych bitów, to jest 2 do potęgi 15 dostępnych jakby stanów, takich w cudzysłowie zero-jedynkowych, chociaż to nie jest tak do końca, które macie w danej chwili do wykonania, do operacji. Azure będzie miał komputer topologiczny, to jest Topological Quantum Computing. Na konferencji naukowej, na której występowałem, to jeden z prelegentów mówił, że oni robią adiabatic quantum computing i chcą rozwiązać problem komiwojażera.
dlatego że przy komputerze kwantowym to jest pierwszy algorytm, który komercyjnie da się zrobić. Bo wiecie, że jest tutaj problem, tak? Jaką drogą powinienem jechać, żeby tam, nie wiem, wszystkie paczki rozwieźć na czas, mając pewne ograniczenia, to te klasyczne algorytmy się tu niestety poddają po pewnym czasie. No w komputerach kwantowych powiecie, no sprawdź wszystkie drogi i powiedz, która jest najlepsza. I to się zrobi. Ale tak jak widzicie już to, o czym mówię, to te rozwiązania kwantowe to nie będą do obliczeń typu kalkulator, tylko to musi być coś, wiecie, to jest tak jakby trochę lecieć Boeingiem z Białegostoku do najbliższej wsi albo miasteczka, które jest obok was. Albo mówiąc ode mnie, lecieć ode mnie do Sosnowca, czy z Katowic do Sosnowca. Czyli macie 10 kilometrów i chcecie lecieć wielkim samolotem pasażerskim. Nie? To się nie udaje. Musicie mieć odpowiedni zestaw zagadnień, w którym ten komputer kwantowy po prostu może rozwinąć skrzydła, bo to jest wielka armata i ono musi mieć swoje zagadnienie i swój challenge. Słuchajcie, no tak, było miło, teraz trzeba zająć się trochę powiedzeniem, dlaczego to tak działa, że w ogóle działa. Także pokażę wam, oto jest mój tablet graficzny, na którym coś spróbuję narysować, zwykły Samsung taki, ale fajnie się na nim rysuje, więc parę zdolności takich również związanych z rysowaniem, przy okazji wytłumaczeniem zagadnienia. Słuchajcie, klasycznie w naszych komputerach, które mamy obok siebie, sprawy mają się tak, że możecie mieć tylko w momencie, kiedy zaczynacie sobie liczyć na tym niskopoziomowym, kiedy mówimy o już niskopoziomowej operacji, czyli każdą bardziej skomplikowaną operację zaczynacie rozbijać na te na najniższym poziomie najmniejsze operacje, to macie do dyspozycji tylko wynik takiej operacji w każdej chwili, który wynosi 0 bądź 1. I w notacji takiej algebraicznej, żebyśmy mogli za chwilkę pójść kawałeczek dalej, to możecie go zapisać, że jest to taki stan, który opiszecie tak, że to jest 1,0, a ten to będzie 0,1, gdzie mówimy sobie, że to jest w takiej dwuwymiarowej przestrzeni, w której będziemy się poruszali. Ja ją za chwilkę wam narysuję w czymś takim i powiemy sobie, że tu jest stan zerowy, a tu jest stan pierwszy. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że taka klasyczna operacja mówi nam, że to jest stan 0, a to jest stan 1. Czyli gdybyśmy matematycznie tak sobie do tego podeszli, to te wektory są pod kątem 90 stopni. Zawsze wiecie, że on może być albo jednym, albo drugim stanem. I w momencie, kiedy zaczynacie wykonywać obliczenia, nawet się nad tym nie zastanawiając, to macie 100% pewności, że liczycie na wartości bitu, który jest 1, przepraszam, 0 albo 1. Nie możecie być równocześnie w obydwu stanach. Nie? Albo jesteście jedynką albo 0. Ale okazuje się, że świat nie jest taki różowy i z powodu tego, że dla takiego stanu bitów 0 bądź 1 możemy zakodować, czy na jednym tak naprawdę bicie możecie zakodować tylko dwie informacje, to powoduje, że no, jest pewien problem taki jakby objętościowy, tak? No, potrzeba wam bardzo dużej ilości bitów, żeby zakodować coś wartościowego, tak? 8 bitów to jest mało. Dobrze byłoby mieć 64 albo 256 albo jeszcze więcej. W przypadku komputerów kwantowych mamy dokładnie takie same bity, które nazywają się bitami kwantowymi, czyli to nazwane jest jako qubit i one mają taką postać, że tak zwany bit zerowy, czy kwantum bit zerowy wygląda tak, a kwantowy bit jedynkowy wygląda tak. I teraz jest pytanie, czym one się różnią, te zielone od tych niebieskich. No i na pierwszy rzut oka niczym. I to jest prawda. W momencie, kiedy skończycie kwantową kalkulację, to wynik bitu kwantowego, czyli tego qubitu, musi mieć wartość albo 0, albo 1. Niczym się to nie może różnić. Natomiast różnica jest w trakcie kalkulacji, dlatego że w trakcie kalkulacji ten kwantowy bit może mieć wartość 0 lub 1, albo inaczej powinienem powiedzieć i 1 w tym samym czasie. I może mieć wartości, które leżą od 0 do 1 z dowolnym prawdopodobieństwem. Oczywiście, i słuchajcie, żeby to udało się zakodować, to pisze się to w takim formacie, i pokażę wam na rysunku, o czym mówię i wyjdą wam wtedy, zobaczycie skąd te liczby się biorą, ale wygląda to tak, że żebyśmy zakodowali tą informację, że mogę być równocześnie zerem i jedynką, równocześnie,
A słuchajcie, żebyście zobaczyli, jak to tak naprawdę wygląda, dajcie sekundę, to ja wam pokażę, na czym to polega, żebyście powiedzieli, jak można być zerem bądź jedynką w tym samym czasie. To dajcie mi sekundę, bo ja mam taką nawet grafikę fantastyczną, tylko muszę ją odpalić. O, mam nadzieję, że się na ekranie wam w tej chwili pojawia. Widzicie monetę, która się obraca. Nie? Jak potraficie zrobić sztuczkę i rzucić monetę, żeby obracała się w powietrzu, to jak ja bym wam zapytał, jaką ona ma wartość, nie wiem, orzełek czy reszka w danej chwili, to co możecie mi powiedzieć, jak ona się obraca? Ona nie jest ani orzełkiem, ani reszką, albo równocześnie jest orzełkiem i reszką, dopóki jej nie zatrzymacie. I to samo jest w przypadku kwantowych obliczeń. Ta moneta, gdyby była monetą kwantową, to ona ma równocześnie te dwa stany, dopóki jej nie chwycicie i ona wtedy będzie albo, albo. Na tym polegają obliczenia kwantowe. Oczywiście to jest taki, wiecie, to jest tylko wizualizacja i uproszczenie tego, o czym mówimy. Ze względu na to, że ideą obliczeń kwantowych jest to, że musicie wprowadzić kwantowy bit w tak zwaną superpozycję, czyli żeby ten bit miał równocześnie wszystkie możliwe stany, które są pomiędzy zerem i jedynką. Nie? Nie ma możliwości, że w momencie zatrzymania ta moneta stanie, nie wiem, kantem i okaże się, że ten stan jest nieznany. To byłby błąd kwantowy. Na końcu musi być zero albo jedynka. Dobra, dość obracania tą monetką. Spróbuję wam teraz powiedzieć, w jaki sposób tą operację, że ona jest równocześnie, macie swój stan 0 bądź 1, ona jest matematycznie zapisywana w taki sposób, i to będzie trochę dramatyczny zapis, ale zobaczycie, że on się bierze z matematyki szkoły podstawowej, a mianowicie będziecie mieć pierwiastek z 2 przez 2. To jest... Skąd wziął? Ja narysuję wam ten wykrzyk, który pokazywałem wam sekundę wcześniej, który rysowałem w taki sposób. I gdybyśmy narysowali sobie tutaj ten, który jest, który wam w tej chwili prezentuję, to on jest gdzieś w tym miejscu. Coś gorzej słychać. Chyba, że to tylko u mnie, niech ktoś potwierdzi. Panowie? Nie tylko u ciebie, trochę faktycznie jest opóźnienia. Ja wyłączę. Wiecie, ja mieszkam na Śląsku i tu się zdarza, że powietrze jest ciężkie. Ja mam w domu taki oczyszczacz powietrza, który, dzięki któremu da się oddychać. I zauważyłem, że jak on się to spada jakoś internetu, bo on tam szumi, dmucha i tak dalej. Może z tego powodu on tam ma dosyć duży silnik. Wyłączyłem go w tej chwili. Dajcie znać, czy to będzie wam, czy to będzie, będzie działało. Znaczy, teraz dobrze słuchać. Na razie. No właśnie mówię, widzicie, maszyna prosta tam z tyłu za mną stoi i dlatego, dlatego może to rzeczywiście był ten problem. Słuchajcie, gdybyśmy to mieli jako ta wartość klasycznego bitu jako zero, która była, zobaczcie, zapisana w takiej notacji, że jakby w kierunku osi X ona ma długość, ten wektor ma 1, a w kierunku osi Y ma wartość 0, nie? Czyli to jest taki wektor, nie? Czyli to opisuje nam 0. Wspomniałem wam, że jedynka opisywana jest tak, czyli to jest jedynka i to jest 0,1, czyli 0 długości w kierunku jakby umownego X i jednostkowy wektor do góry. No to wektor, jeśli mówimy o kwantowych obliczeniach, to on się będzie mieścił na tak zwanej sferze i będziecie mogli mieć każdą wartość tego wektora w dowolnej chwili z odpowiednim prawdopodobieństwem. I prawdopodobieństwo 50% to jest to. To jest tak, to jest wektor o długości 1. To jest wektor o długości 1, który tak naprawdę, jak sobie go zrzutujecie na te dwa wektory, które są po boku, no to on wam daje taką długość, jak jest tutaj opisana. I to się bierze, wiecie, to się bierze z trójkąta prostokątnego, nie? Którego jesteście w stanie zrobić. Jeśli to jest długość, ta długość jest 1, no to odpowiadające długości tutaj pierwiastek z 2 przez 2. Jak podniesiecie to do kwadratu i dodacie sumy kwadratu, to wyjdzie wam jedynka. To się właśnie bierze z matematyki ze szkoły podstawowej. I teraz oczywiście inne prawdopodobieństwo jest w tym miejscu. W tym miejscu, tym pierwszym zielonym, o tutaj, to
to jest jednakowe prawdopodobieństwo, czyli 50%, że macie stan równy 0 i 50%, że macie stan równy 1. Jak się zaczniecie przesuwać w kierunku jakby któregoś kawałka, no to te wasze stany będą z większym prawdopodobieństwem ku 0 albo z większym prawdopodobieństwem ku 1 miały, ale wiecie, musicie się poruszać jakby po tej takiej sferze, że jesteście jednostkowym wektorem o długości 1 i możecie zatoczyć kółko. I powiem wam więcej, że jednym z takich rysunków, które rysuje się, i zobaczycie ten rysuneczek dzisiaj na tym komputerze kwantowym, to jest tak zwana sfera, która nazywa się Bloch Sphere. I ona wygląda w taki sposób, że to jest taka kula, która wygląda o tak. Tak jakbyście mieli kulkę. I teraz ona ma swoje kierunki, nie? Czyli gdybyście mieli pojedynczy qubit, który ma wartość 0 i 1, to zerówka to jest do góry, to jest tu, a jedynka to jest na dół, w tym miejscu. I wobec tego jesteście w stanie się poruszać po tej sferze na przykład w taki sposób. Widzicie? O tak. To jest właśnie to prawdopodobieństwo, o którym mówiłem. Który z tego miejsca się zaczyna, jeśli on będzie skierowany całkiem w dół na końcu obliczeń, to znaczy, że macie jedynkę albo zero do góry, ale w trakcie obliczeń to on sobie może jeździć po tej sferze, po tej jakby krawędzi sfery i przyjąć każdą dowolną jakby wobec tego, jak weźmiemy sobie jakby dwa albo trzy qubity, to tych stanów będzie na przykład, jak mamy trzy, no to będzie dwa do trzeciej, czyli będzie osiem. No to narysować to na tej sferze będzie sobie coraz trudniej to wyobrazić, ale ten wektor w tej trójwymiarowej przestrzeni będzie miał ciągle wartość 1 z określonym prawdopodobieństwem na różnych pozycjach, a na końcu da wam 0 albo 1 na każdym z tych stanów, nie? Czyli dla taki stan bez błędu byłby albo taki, nie? Albo jesteście zerami albo jedynkami. Będziecie mogli mieć również, wiecie, stan taki na przykład, nie? Ale nie będziecie mogli mieć tych stanów, nie będziecie mieć mogli stanów na przykład takich, które są w trakcie obliczeń potrzebne i robione. To się nazywa, że ten bit robi coś takiego jak kolaps. To się dokładnie nazywa, że w momencie pomiaru, w momencie, w którym mierzycie, dokonujecie tak zwanego kolapsu. Czyli już nie możecie mieć stanów nieustalonych, tylko musicie wybrać albo 0, albo 1. I jednym z najdziwniejszych, to jest tak zwana superpozycja, ale słuchajcie, jednym z najdziwniejszych i absolutnie nienormalnych zachowań, które w mechanice kwantowej się wydarzyły, o których mówił Albert Einstein, to one polegały na tym, że w momencie, kiedy wprowadzicie kwantowy bit w tak zwaną superpozycję, ja wam to potem narysuję, jak to zrobić za pomocą kodu, to okaże się, że będziecie mogli mieć tak zwane bity, kwantowe bity, które są splątane. To polega na tym, że musicie mieć, czyli będzie pierwszy bit kwantowy, który sobie oznaczymy numerem zerowym i drugi bit kwantowy, który oznaczymy jedynką. I tu się z nimi coś stanie. Słuchajcie, ja tu na razie zostawię w tym miejscu czarną skrzynkę. Co to znaczy, że mamy wprowadzić je w stan splątany? Muszą być w tak zwanej superpozycji, ale będę musiał wam tutaj coś powiedzieć, jak to realizować technicznie. Technicznie z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia ludzi od IT, a nie od fizyki. Powiem wam, co tu się wydarzyć. W każdym razie teraz będzie ta najdziwniejsza i najbardziej nienormalna akcja, jaka jest tylko możliwa. Także jak skupicie się na tą następną minutę, to będziecie rozumieli wszystko, jeśli chodzi o to, jak potężna jest mechanika kwantowa z kwantowymi obliczeniami. Bo jak te bity wprowadzicie w stan splątany, to możecie je od siebie rozdzielić. Możecie powiedzieć, że okej, ty jesteś tym bitem pierwszym, czy tam dalej jesteś Q0, tylko masz jakiś tam ten splajden. I możecie te bity wziąć, ten i ten. Możecie go sobie zabrać, jakkolwiek śmiesznie to brzmi. Możecie go, wiecie, to jest tak, jakbyście mieli taki stan ustalony, takie dwójki bitów. I wyobraźcie sobie, że jednego wysyłacie mailem do Australii, a drugiego wysyłacie mailem na Księżyc, do stacji badawczej. I wiecie, na czym polega ta najdziwniejsza rzecz, która się teraz wydarzy? Że w momencie, kiedy odczytacie ten stan, na którymkolwiek, ale załóżmy, że czytacie na Q0, w momencie, kiedy odczytacie
czyli ten bit dokonuje tak zwanego kolapsu. I na przykład czy wartość 0 czy 1, nie mamy czasu głosować, wybierzmy jedynkę, to w tym samym natychmiast, niezależnie od odległości, ten drugi będzie miał wartość 0. I ta informacja jest tak szokująca, że te dwa bity możecie oddalić na nieczoną odległość. Możecie polecieć na jeden koniec wszechświata, jeśli to jest możliwe, a z drugim polecieć na drugi koniec wszechświata. I w momencie, kiedy ktoś z was przeczyta jeden, to u drugiej osoby stan zmieni się na przeciwny. Bez opóźnienia czasowego. Z prędkością większą niż światło. I to jest właśnie ta nienormalna rzecz. Einstein nie mógł tego w to uwierzyć, bo jemu się wydawało, że w momencie, kiedy tutaj nastąpi jakby splątanie tych bitów, to one mają wewnętrzną jakby, wiecie, im się wewnętrznie ten stan ustali. One tego nie manifestują, dopóki nie zmierzymy, ale że w tym miejscu jest to znane, że ten bit jest tak naprawdę jedynką, a ten zerem. To jest, wiecie, to jest tak, jakbyście mieli dwie rękawiczki, czarną i białą, i dwa kuferki, i wrzucacie do jednego białą, do drugiego czarną, i mówicie, masz chłopie, to jest twój kuferek, nie wiesz co tam jest, ale jak go otworzysz i masz czarną, to ja wiem, że u mnie jest biała. To postulował Einstein, ale okazało się, że to tak nie działa. To byłoby za proste wytłumaczenie. Okazuje się, że nie ma absolutnie żadnych ukrytych zmiennych, żadnego ukrytego stanu. Te bity w tajemniczy sposób wiedzą. I to się nazywa kwantowe splątanie. I gdyby jego nie było, to nie byłoby absolutnie żadnego kwantowego komputera. Wyobraźcie sobie, jak, na czym to polega. To jest tak, że ta komunikacja między tymi bitami jest natychmiastowa. Nie ma żadnych opóźnień. Wyobraźcie sobie, że to jest, nie wiem, klucz, który wam generuje. W momencie, kiedy macie taki klucz wygenerowany, siadacie sobie przy komputerze, kiedy go otwieracie, to w tym samym czasie bank wie, żeście go otwarli. Albo że macie dostęp do swojego zasobu. Cokolwiek możecie sobie tu wyobrazić. Ta komunikacja pomiędzy tymi dwoma stanami jest nie do przechwycenia. To znaczy nie można jakby zmienić tego stanu. Aczkolwiek technologia, którą mamy w tej chwili, mówi, że mogą się wkradać błędy technologiczne, które obecnie gdzieś są na poziomie przekraczającym 10%. Czyli około 10% ten stan kwantowy nie udaje się go dobrze odtworzyć. I teraz jest jeden problem, bo słuchajcie, bo zaraz powiecie, wow, teraz to możemy podróże międzygwiezdne i tak dalej. Na takiej zasadzie działa kwantowa teleportacja. To znaczy, że jesteśmy w stanie kwantowo przesłać, czy w cudzysłowie przesłać informacje z miejsca w miejsce i to się nawet Chińczykom udało. Z tym, że idea jest taka, że to wykonywana jest kopia. To znaczy, gdybyśmy chcieli ten stan kwantowy przenieść na jakąś odległość, to my go przeniesiemy, ale to nie jest fizyczne przeniesienie, tylko to jest odtworzenie stanu, czyli powiedzenie, że jakąś tam odległość tej macie stan. Niestety obiekt, czyli jeśli chcielibyście siebie przenieść kwantowo, to jest absolutnie niemożliwe, bo jeśli my, słuchajcie, z ilu my się możemy atomów składać? Gdybyśmy tak strzelili, że na przykład my mamy dwa razy, na przykład 2 do 20 atomów, chociaż pewnie mamy więcej, to jeśli jest 10% błędów, to znaczy, że 10% w wyniku samych kwantowych tych problemów technologicznych, które są, w związku z tym nie uda się was odtworzyć w sensie stanu, ale to jest, wiecie, to jest tak, jakbyście kopię rysowali, nie? Natomiast ten stan musi zginąć, jeśli chodzi o ten stan początkowy. Także nie ma możliwości przenoszenia ludzi ani obiektów fizycznych na jakiekolwiek odległości. Mówimy tu teraz chyba Damiana przycięło. Czyli to nie tylko... Nie. Ops. Zniknąłem, panowie i panie, przepraszam. Wróciłem? Tak. A widzicie dalej obraz? Tak. Dobra, słuchajcie, to ostatnia historyjka, bo musimy coś pokopić. Jakbyście mieli 100, które rzucacie, nie? Czyli macie 100 monet, które próbujecie rzucić. Jakie jest prawdopodobieństwo, że one wszystkie ustawią się jedynkami albo zerem? Generalnie małe. Tu
Tutaj to jest 1 przez 2 do setnej, a w tym drugim roku też jest 1, czyli prawdopodobieństwo, że wyrzucicie gdzieś 0 i 1 jest strasznie niskie. Każdy inny stan pomiędzy jest dużo bardziej prawdopodobny. Czyli jakby stan chaosu i nieuporządkowania jest znacznie bardziej prawdopodobny niż to, że udało się wszystkie monety pięknie poukładać 0 i 1. Na tym samym, na tym jakby ta sama idea, że błąd na którejkolwiek pozycji zrobić, na przykład na tej, który spowoduje, że coś tam ustawi się odwrotnie niż powinno być, to prawdopodobieństwo jest dosyć duże. W związku z tym te wszystkie komputery w tej chwili mają coś takiego jak korekcja kwantowa, która koncepcyjnie może działać tak jak korekcja, wiecie, jak macie, jak słuchacie E3, gdzie czasem wam tam głos coś, wiecie, w odtwarzaczu coś tam dzieje, nie? To będzie na takiej samej zasadzie działało, więc znaczna część tych bitów kwantowych idzie na korekcję błędów. I ponoć jest to dość trywialne i proste do zrobienia, nie mam pojęcia, na czym mogłoby to polegać, natomiast fizycy mówią, że sobie z tym radzą. Natomiast jak to będzie w komputerze kwantowym, to zobaczymy. Słuchajcie, teraz przejdźmy trochę do kodu, bo chcę wam powiedzieć o narzędziach. Ja używam Jupyter Notebooka, bo są biblioteki, możecie sobie z nimi popracować. Ja będę używał biblioteki IBM-owej, która nazywa się Qiskit. Dostępna jest również Microsoftowa Q-Sharp. Bardzo fajna, ma w zasadzie obydwu z nich macie takie odczucie, jakbyście kodowali obiektowo. Tworzycie sobie obiekty, wywołujecie jakieś funkcje, metody i wiecie, znaczy jakby mówicie, co chcecie osiągnąć, budujecie ten algorytm i ma działać, nie? Oczywiście inne duże firmy, takie jak Google, mają również swoje rozwiązania. Google nazywa się, ta biblioteka nazywa się Circu. Natomiast gdzieś tam pod spodem jest jeszcze taka bardzo niskopoziomowa, która nazywa się Quantum Assembler, gdzie jest to tłumaczenie do, chciałbym powiedzieć, kodu natywnego, ale nie wiem, co to oznacza w przypadku obliczeń kwantowych. My będziemy koniec końców budowali takie coś w rodzaju takich obwodów. Będzie miał taką transformację do czegoś takiego. Czyli gdzieś tam bity będą ze sobą miały jakąś interakcję, przechodziły przez różnego rodzaju tak zwane bramki i o tym sekundę takie widzicie, różowe, niebieskie, zielone, różnego rodzaju, to się nazywa kwantowe bramki, bo one muszą być po drodze, żebyśmy mogli wykonywać operacje. Tak jak mamy operacje dodawania na przykład na zwykłym takim, wiecie, dodajecie dwie liczby do siebie, to po stronie kwantowej mówimy, że musimy to przejść przez tak zwaną bramkę kwantową, która umożliwia dodawanie. To są tak naprawdę macierzowe, które pozwalają nam na wykonanie. I bo słuchajcie, musicie przypomnieć sobie z matmy troszeczkę zasady dodawania wektorów, mnożenia wektorów i jeśli pamiętacie, jeśli to mieliście, to operacji tensorowych. Dlatego, że operacje tensorowe tak naprawdę stoją za mechaniką kwantową i umożliwiają jakiekolwiek kalkulacje później. To, co będziemy robili, to jest operowanie na tak zwanych qubits, to są dane. Wszelakie operacje wykonujemy na bramkach kwantowych, na tym niskim poziomie, czyli jakaś zmiana stanu, kontrolowanie stanu. No i wynik, to jest tak zwany measurements, czyli to jest ten wynik, gdzie wynik już będzie 0 albo 1 z takiego bitu, czyli ustawia on się do poprawnego stanu. No to zobaczmy, jak to wygląda w Jupyterze. Pokażę wam, bo mam otwarty taki notatnik, specjalnie przygotowałem dla was, przy okazji, żeby wam przypomnieć, jak wyglądają takie operacje. Słuchajcie, to jest wartość, jak widzicie, jest taka bardzo ciekawa notacja. Ta notacja, myśleli sobie fizycy, taką notację i w tym momencie w taki sposób notują taki bit kwantowy, oznaczając go właśnie 0,1, żebyśmy mieli umieszczenie takiego wektora w przestrzeni.
Następnie jak wykonujemy sobie operację, to jest operacja, która nazywa się superpozycją, czyli mamy w superpozycji dwa bity o początkowym stanie 0. To jest tak naprawdę, która mówi, że muszę wykonać obliczenia tensorowe na tych dwóch bitach. Więc mnożył, znaczy wykonywał operację tensorową, to ona wygląda tak, że zwróćcie uwagę, biorę pierwszą wartość bitu i mnożę przez cały drugi wektor. Czyli biorę jedynkę n razy 0, no to jest 0 na drugiej pozycji i potem mam 0 razy cały drugi wektor, czyli pozostałe dwa zera. Stąd widzicie, w jaki sposób przy dwóch bitach już zaczyna wam rosnąć możliwa wartość wektora stanu, który się pojawia. Nie? Wobec tego, jak będziemy mieli, bitów będą 3, to tych możliwych interakcji jest już 8, które na końcu dadzą odpowiedni wynik na którejś z pozycji. W związku z tym, jak tych bitów mamy 1000, to mamy mnożenie czegoś 2 do potęgi tysięcznej. Wobec tego to jest coś, co nie zmieści się już oczywiście na ekranie. Więc ten rachunek tensorowy jest podstawą obliczeń jakichkolwiek. I teraz z punktu widzenia tak zwanej zasady superpozycji, to jedną z najważniejszych rzeczy to jest, jak zrobić sobie tą superpozycję, czyli jak wprowadzić bit równocześnie w stan 0 i 1. No i był taki gość, który nazywał się Hadamard, który matematycznie to opisał. I on opisał, mówił, że jeśli zrobicie taką operację, 1 przez pierwiastek z 2, to jest inaczej pierwiastek z 2 przez 2, zapisany tak, jak ja wam go zapisywałem. I on powiedział, że moja operacja, która wprowadzi bit w stan superpozycji, to jest ta stała, czyli pierwiastek z 2 przez 2. I taka macierz dla dwóch bitów, ona wygląda tak. Jak widzicie, ona ma 3 jedynki i na jednej pozycji ma wartość minus 1. I ta wartość minus 1 jest potrzebna, żebyście mogli wykonać rację idąc do przodu, tak jakbyście przepuszczacie go przez tą bramkę, tam tak zwaną Hadamard Gate, ona wam robi superpozycję, ale jak przepuścicie z powrotem, to dzięki tej minus jedynce odtworzycie się zerem, bo po superpozycji macie równocześnie ten sam stan i 0 i 1 w tym samym czasie. Czyli będą się tam pojawiały pierwiastki z 2 przez 2, po to, żeby dawać ten wektor jednostkowy w przestrzeni stanu. Wobec tego bramka Hadamard na bicie zerowym daje nam superpozycję taką z plusikiem, a Hadamard na jedynce z minusem. To chodzi o to tylko, żeby je rozróżnić, żebyście mogli powiedzieć, że jeśli wyjdzie wam wartość dodana po tej pozycji, to znaczy, że mieliście początkowy stan 0, jak ujemna, to znaczy, że stan był jedynką. I ta bramka, teraz się okaże, jakbyśmy szybko wrócili do tego, co szokowało Einsteina, robić w tym miejscu, to jest właśnie wstawienie tutaj, w tym miejscu, o tu, to jest wstawienie tej bramki Hadamarda. O, staram się rysować najpiękniej, jak umiem, ale w tym miejscu musicie wstawić tą tak zwaną Hadamard Gate. I to jest połowa sukcesu, jeszcze coś trzeba będzie wstawić na dół. Natomiast mamy już zrobioną połowę obliczenia, żeby mieć splątanie kwantowe. Wobec tego pierwszy bit przechodzi przez bramkę Hadamarda, na dole zaraz się coś pojawi, natomiast spróbujemy sobie ją utworzyć teraz w kodzie. No to spróbujmy, mam nadzieję, że mam wszystkie biblioteki, szybko pójdzie import biblioteki, która nazywa się KISKIT. Wiecie, instalacja jest prosta, trzeba po prostu pobrać pakiet i zainstalować jak wszystko, co robimy. A następnie, mam nadzieję, jeśli to będzie składał się z dwóch bitów. I jednemu bitowi, który uzyskałem, dobra, budujemy ten stan składający się z dwóch bitów kwantowych. I teraz zobaczcie, na pierwszym bicie, który mam, przepuszczam go przez bramkę, znaczy ustalam jego jakby wartość, znaczy przepuszczam pierwszy bit przez bramkę Hadamarda, ustalam drugą, przepuszczam drugi, więc to jest ta operacja. No i rysuję sobie schemat, będzie wyglądało ten schemat. Powinien wyglądać tak, jak na tym rysunku, czyli wygląda tak. I teraz spróbuję sobie uruchomić symulator kwantowy, który jest
dostępny który zrobił IBM, który nazywa się State Vector Simulator. To jest tak zwany wektor stanów. To jest to, co wam rysowałem. Ten taki wektor, który się kręci w tej przestrzeni o długości 1. No to mamy możliwość pobawienia się takim symulatorem lokalnie. No i zaczynamy uruchamiać, tak? Czyli uruchamiam mój obwód kwantowy na tym backendzie, który mam. No i chcę wam pokazać, jakie. No i tu widzicie już na dole, że ten wektor będzie miał jedno prawdopodobieństwo. W momencie, kiedy my nie mierzymy jeszcze, ale jesteśmy w trakcie obliczeń, to macie prawdopodobieństwo, które mówi, że macie po 25% bycia w stanie 0,0, 25% bycia w stanie 0,1 i tak dalej, nie? Znowu ćwiartka na 1. Jesteście w trakcie operacji. Po operacjach musicie powiedzieć, że jesteście albo zerówką, albo jedynką, na koniec. Natomiast w trakcie możecie być każdym z tych stanów i wykonywać na nich przeróżne obliczenia. Nie? Także mamy do dyspozycji aż 4 stany na 2 bitach, na 2 kwantowych bitach, które jesteśmy w stanie zrobić. Ja sobie zrobię jedną rzecz jeszcze. Ja sobie wyczyszczę moje tak zwane jądro i uruchomię raz jeszcze, dlatego że chciałbym wam puścić, żeby nie zdradzać jakby tego, co się będzie działo za chwilkę, więc zaimportuję biblioteki raz jeszcze. I uruchomię ten fragment, który widzieliście. Tu już byliśmy. Uruchomimy raz jeszcze symulator. I wynik jest taki, jak mieliśmy. Czyli mamy po 25% na każdy stan, który mamy. Bo one się muszą zsumować. Prawdopodobieństwo na końcu musi być 1. Nie? I to jest ważne, to jak widzicie tą notację, to wiecie, że niestety fizyka kwantowa jest troszkę bardziej skomplikowana niż matematyka na co dzień. Dlatego, że musimy się tutaj posługiwać liczbami zespolonymi. To znaczy ta przestrzeń, ta tak zwana Bloch Sphere, ona jest od razu tak zwaną przestrzenią liczb zespolonych, gdzie mamy możliwość poruszania się po tej osi rzeczywistej i również przestrzeni urojonej. Bez tego niestety samych obliczeń zrobić się nie da. Ta część urojona, ona albo znika, na co na szczęście nie musimy my w tej chwili zwracać uwagi. To słuchaj, teraz jak wygląda sytuacja, kiedy wtedy budujemy sobie obwód 3 bitów, każdy z nich wkraczamy przez bramkę Harda i widzimy w takim kwantowym, w takim razie jak rozkłada się prawdopodobieństwo. Jak uruchomimy, no to gdybyśmy na to popatrzyli, to one muszą się gdzieś tam na końcu sumować. Ten wektor, który mamy, on się gdzieś na końcu musi sumować do prawdopodobieństwa równego 1, ale wszystkie stany są możliwe. Mamy 3 stany, wobec tego mamy 8 kombinacji z równym prawdopodobieństwem w trakcie obliczeń wykonaną. I teraz słuchajcie, wiecie jak działa bramka Hadamarda, która jest absolutnie podstawowa i wszędzie musimy jej używać, nie da się bez niej przeżyć. Wobec tego chcę wam pokazać drugą jeszcze bramkę, która nazywa się CNOT. I to jest druga bramka, którą będziemy musieli wprowadzić do naszych obliczeń. Po raz ostatni pokazuję wam mój fantastyczny tablet graficzny, gdzie wprowadzę bramkę w to miejsce. Ona się nazywa CNOT, czyli oznaczana jest ogólnie jako C. I działa to w ten sposób, że o. 1 qubit przepuszczamy przez bramkę Hadamarda, drugi przez bramkę CNOT i zobaczycie, jak ona działa. I ta zielona kreseczka, którą zrobiłem do góry, to powoduje właśnie jakby połączenie informacji z obydwu tych bitów. I jeśli myślicie, że jest to trudne do zrobienia fizycznie, to nie. To jest bardzo proste. Fizycy potrafią na co dzień wydmuchiwać takie splątane bity. Z tym, że elektrony na przykład nie są dobrymi kandydatami, dlatego że elektron ma ładunek elektryczny, wobec tego, wiecie, uziemić. W związku z tym on nie jest dobrym kandydatem do takiej zabawy. Są innego rodzaju molekuły, które tam wykorzystują, zdaje się fosfor, który ma całkiem sporą pojemność stanową, jeśli chodzi o
po której macie przechować i jest trwałym. To są trwałe obliczenia, które bardzo trudno jest zmodyfikować, zmienić. One same z siebie również utrzymują ten stan kwantowy, to jest niezwykle ważne. Wobec tego właśnie to, co jeszcze, jakby już słuchajcie, ostatni rysunek, bo ja sobie go w notatkach narysowałem w taki sposób, że wyobraźcie sobie, że to by działało w ten sposób, że tu robicie to kwantowe splątanie, to jest nasze laboratorium. Robimy to teraz na grupie ażurowej. Połowa grupy bierze ten bit, który nazywa się Q0. Ja biorę swój bit do Katowic. I w momencie, kiedy ja stan u siebie, to u was automatycznie zmienia się na jedynkę. I teraz, znając, powiem, aha, jak ja mam 0, to wy macie 1. Ale to ja to wiem tylko dlatego, że ja rozumiem, jak to może działać. Gdybym chciał wam potwierdzić tą informację, to jak mam to, muszę wtedy już zadzwonić na przykład do was. Tutaj wykonać telefon, czyli biorę komórkę i dzwonię, mówię, cześć Michał, czy u ciebie jest na pewno jedynka? I wtedy wy, na przykład Michał mówi, tak, u mnie jest jedynka. I jak zwrócicie uwagę na ten kanał komunikacji, który tutaj był, czyli potwierdzenie od Michała, to wymiana informacji pomiędzy nami, czyli myśmy sobie potwierdzili, co każdy z nas robi, to ona już jest klasyczna, czyli ona nie narusza takiego pryncypu informacyjnego, które mówi, że informacja może podróżować szybciej. W tym pierwszym przypadku, na tym torze tutaj, myśmy tego pryncypium nie złamali, dlatego że myśmy się nie wymienili informacją. Zwróćcie uwagę, że to, że ja zauważyłem jedynkę, to ja się że po stronie waszej będzie jedynka. Ale żeby to musiałem do was dzwonić albo zrobić cokolwiek innego, a to cokolwiek innego już działa z prędkością co najwyżej światła. To jest między innymi powód, że jakiekolwiek teleportacje na drugi koniec wszechświata, całych rakiet, tam wiecie, Sokół, Milenium, Gwiazda Śmierci, nigdy nie nastąpi. Dlatego, że przepływ informacji faktyczny musi spełniać zasadę konserwacji, wszystkie zasady konserwacji, jakie są, energia, informacja i tak dalej, nie da się tego obejść. Natomiast same kwantowe bity, w momencie, kiedy one się ze sobą nie komunikują, to ten bit wie, że ma 0, ale nie może się dowiedzieć z tego stanu. I obecnie na 90%, tak jest jakby jakość tego przesyłania tej informacji, znaczy przesyłania, tego spnia, my jesteśmy w stanie laboratorium zrobić, tak fizycy mówią przynajmniej, no to na 90% mogę powiedzieć, że u was jest jedynka, ale może być 0. Na 10%. Albo na jakiś tam procent taki, gdzie jest błąd. I ja się tego nie dowiem, dopóki do was nie zadzwonię. Nie? Więc pamiętajcie o tym, że tu ciągle jest jeszcze pole do popisu. Natomiast gdybyście zwrócili uwagę, to rzeczywiście ma fantastyczne zastosowanie. Ten profesor Morelli powiedział, bo on taki jest, wiecie, jak każdy fizyk kwantowy, on ma tam swoje takie, no jak to się mówi, no jest fizykiem kwantowym. W związku z tym ma swoje takie pomysły dziwne i mówi, że od strony technicznej on sobie wyobraża sytuację taką, że to jest wasze repozytorium kodu trzecie w C-Sharpie czy w Javie i wysyłacie kod do repozytorium. W momencie, jak robicie commit, czy tam zatwierdzacie już do repo, to się w repozytorium natychmiast pojawia i nie może być zmienione. To jest takie zastosowanie praktyczne, które być może za naszego życia jeszcze nastąpi. Nie jestem tak. Ostatni rysunek. Wspomniałem wam albo nie, mam nadzieję, że wspomniałem, bo o tym na pewno mówiłem rano dzisiaj dla przyjaciół z Indii, że obecnie komputer kwantowy, zresztą zaraz do niego dojdziemy, musi być schłodzony do temperatur prawie bliskich 0. Wynika z tego, że przy tych temperaturach zerowych jesteście które mówią, że tu jest 0, a tu jest 1. Ta różnica jest tam na poziomie jakichś, wiecie, dziesiętnych części milikelwina. Tylko i wyłącznie, jak jesteście w temperaturach bliskich 0. To jest rozróżnienie poziomów energetycznych. Im bliżej jest naszej pokojowej temperatury, to te linie zaczynają na siebie nachodzić i w naszych temperaturach pokojowych ta różnica jest tak mała, że my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, żadną aparaturą rozróżnić, czy macie kwantowo 0 czy 1. To dlatego my nie widzimy bezpośrednio działających na nas kwantów.
no bo nie mamy tak czułej aparatury. Musimy schłodzić ten komputer, dlatego na następnym rysunku, który wam pokażę, to zobaczycie, że to jest taka konstrukcja, gdzie jest pełno rurek, które go chłodzą, po to, żebyśmy mieli tą możliwie największą separację energetyczną. Dlatego laptop kwantowy nie zdarzy się do roku 2030. Chyba, że będzie jakaś super aparatura, która powie, że w temperaturze pokojowej, jak ja to powiększę, to będę w stanie rozróżnić te kwantowe przejścia, bo one w naszych skalach, one następują samoistnie. Bo wiecie, jak tam jest jakieś przejście 0 na 1, 1 na 0 na pojedynczym kwancie, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Nie wiem, czy z zasady kwantowej wiecie, że jest taka zasada, która nazywa się zasadą nieoznaczoności, która mówi, że albo mierzycie położenie atomu, albo mierzycie jego prędkość. Ale nie możecie zrobić równocześnie. W związku z tym z tej zasady nieoznaczoności właśnie wynika to, co tutaj się dzieje. No ale to już jakby miało nie być bardziej nieprzyjemnie niż powinno, więc zostawmy już to i wróćmy do naszego rysowania. Powiem wam o tej bramce Sinot, o której wam wspomniałem. Ta bramka Sinot ma dwa wejścia. Jedno, które nazywa się wejściem tak zwanym kontrolnym i drugie to jest tak zwane wejście, które nazywa się, znaczy takie, które jest ten stan docelowy. I teraz jeśli mamy stan kontrolny, który może być 0 bądź 1, to jeśli mamy stan kontrolny, który jest 0, to on nie zmienia tego drugiego stanu, tego drugiego qubitu. Czyli jeśli mamy stan kontrolny 0, zwróćcie uwagę tutaj, to jeśli ten tak qubit jest 0, no to zostaje zerem po tej operacji. Nie? Tutaj jest, zobaczcie, bit kontrolny jest zerowy, target był jedynką, no to po tej operacji nic się nie zmienia. Ale jeśli tym kontrolnym qubitem wysterujecie jedynką, to zmieniacie na przeciwny stan drugiego bitu, czy tego qubitu. No i tak działa bramka, która nazywa się Sinot. I budując rozwiązanie, o którym mówiłem, musimy wziąć pod uwagę dwie te bramki, a mianowicie musimy skomponować taki obwód kwantowy, który będzie składał się z dwóch qubitów i dwóch tak zwanych, to się nazywa classical register. Classical register to jest nic innego jak coś do pomiaru, co zmierzy wam jedynka albo zero. Stąd też widzicie, jak wygląda wywołanie takiej instrukcji. I tak, pierwszy qubit przepuszczam przez bramkę Hadamarda, a drugi, a bramką Sinot mówię, że będę kontrolował, czyli biorę jako bit kontrolny zerówkę, czyli ten, i będę kontrolował drugi qubit, który mam do dyspozycji. Tak wygląda bramka Sinot. I teraz będę mierzył. Qubit zerowy będę wpuszczał na pierwszy register i qubit pierwszy będę wpuszczał na drugi register, czyli już klasycznie będę mierzył 0 albo 1. Narysuję wam ten obwód. Widzicie, tak to wygląda. Czyli mamy pierwszy qubit na bramkę Hadamarda, czyli mamy superpozycję i drugi qubit na bramkę Sinot, no i to są te pomiary, które dokonujemy. I teraz strzelę sobie 8 eksperymentów. I powinno być tak, ponieważ to jest entanglement. Jak jeden bit tutaj, ten zmierzy 0, to ten drugi ma być 1 i na odwrót. I nie może być żadnych stanów pośrednich. Czyli nie mogę mieć uruchomionego warunku. Zobaczcie, jak ja to zmierzyłem. To tak, jak zerowy bit mam ustawiony na jedynkę, czyli tutaj, to jest to, zobaczcie, to jest 1, to zerówkę mam, a te stany tutaj to byłyby błędami i one też są ustawione na 0. Jak sobie policzycie długość takiego wektora w przestrzeni stanów, to ona jest 1. Bo to jest 1, 0, 0, 0. Jak to podniesiecie do kwadratu, dodacie, zrobicie z tego pierwiastek, wyjdzie wam jedynka. I teraz zobaczcie, to jest po pomiarze, czyli dwustanowa operacja na dwóch qubitach daje wam 4 możliwe stany, ale to po pomiarze to będzie albo jedynka, albo 0. Jak żeśmy zaczynali mierzyć, to ten stan w trakcie pomiaru był taki. Czyli każdy z tych stanów był równocześnie możliwy. To jest to, co dała wam bramka Hadamarda. Taki był stan po jej przejściu. Ale w wyniku pomiaru już w mierzeniu, zobaczcie, jak pierwszy qubit ustawił się na jedynkę, to drugi musiał się ustawić i na odwrót. Nie? One o tym natychmiast wiedzą. W cudzysłowie bym to miał tak
powiedzieć. No więc i zwróćcie uwagę, że tutaj mamy elegancko 50-50% na symulatorze, wszystko działa po prostu od strzału. Żadnych błędów po drodze, wszystko działa super. Oczywiście zwróćcie uwagę, że mogę mieć na przykład tak jak tutaj wyszło, 6 stanów jest zerowych, a 2 stany są jedynką, nie? To jest po prostu jakieś prawdopodobieństwo. Ono nie zawsze jest 50 na 50 pomiarów. Musiałbym ich zrobić trochę więcej, żeby statystyka zaczęła działać. No i koniec końców, to co tu zrobiliśmy, powoduje, że możecie sobie pomyśleć o tak zwanym twierdzeniu Bella, który właśnie zaprzeczył temu, co mówił Einstein, bo Einstein mówił, że te wartości są znane. W momencie, kiedy zaczynacie splątywać kwantowo, to każdy z tych qubitów ma swoją ukrytą wartość. A Bell mu powiedział, mylisz się chłopie, to tak nie jest. Ten stan jest nieokreślony do momentu, w którym go nie zmierzysz. I tak wygląda twierdzenie Bella i możecie posłuchać na YouTubie. Są fantastyczne dowody, jak to zmierzono, w jaki sposób te operacje od strony fizycznej wyglądają. Pokażę wam, jak zrobić to na komputerze kwantowym i omówię wam taki fajny algorytm, który pokazuje siłę obliczeń kwantowych, gdzie mówimy, że obliczenia kwantowe będą zawsze szybsze od obliczeń na zwykłym kompie. Słuchajcie, idziemy tutaj, logujecie się na IBM, aha, muszę wam pokazać na slajdzie, co macie zrobić. Możecie się położyć do komputera IBM-owego, tu macie adres quantumcomputing.ibm.com i macie do dyspozycji albo symulator, który ma 32 qubity, to jest już duża sprawa, albo macie prawdziwe komputery, prawdziwy hardware, który ma 1, 5 albo 15 qubitów, prawdziwych, to jest prawdziwy sprzęt, który jest w Hiszpanii, w Australii, kiedyś był w Anglii, zniknął, jest jeszcze w paru innych krajach, w Brazylii stoją takie komputery. I macie możliwość pobawienia się za darmo, chyba że będziecie płacić, no to będą wasze operacje wykonywane szybciej. W przeciwnym razie trafiacie do kolejki. Niedługo, bardzo niedługo będzie jeszcze większy komputer dostępny w chmurze Microsoftu. Ale oni tak już mówią dłuższy czas, więc to nie będzie raczej na gwiazdkę. I teraz tak wygląda ten komp. To jest zdjęcie prawdziwego komputera kwantowego. Jak popatrzycie, to on ma całą masę tych rurek, które go tam oplatają i go chłodzą, a tam z tyłu jest aparatura, która jest w stanie wykrywać te stany kwantowe 0 i 1, mierzyć jest bardzo dokładno, z ogromną dokładnością. Więc ten komputer to jest takie, wiecie, to, że on to jest tak wisi do góry nogami, to jest po to, żeby był stabilny i odseparowany od czegokolwiek, co mogłoby wpłynąć na przekłamania, które się mogą pojawić. Natomiast za nim jest ta cała aparatura, która kontroluje jego działanie. Więc to nie jest laptop, tylko to jest duży sprzęt, który jest umieszczony, wiecie, w jakiejś piwnicy, odporny na drgania, więc on tam jest odseparowany od podłoża, generalnie powinien lewitować, nie? Żebyśmy nie mieli wpływu. Natomiast tamtymi rurkami fizycy robią te splątania kwantowe plus chłodzą go do tych olbrzymich, niskich, znaczy do tych niskich temperatur. Tak to się właśnie dzieje, więc kupa roboty przy tym, żeby to działało, no jakoś działa. No i teraz wejdźmy do tych obliczeń. Słuchajcie, logujecie się na ten IBM, tam computing, quantum computing IBM.com. Ja sobie założyłem konto i mam do dyspozycji taki circuit composer, czyli coś, z czego mogę te stany kwantowe. Wobec tego z tym, że albo bierzecie i możecie sobie go tutaj wklepać, który ja wam pisałem, albo bierzecie ten Quantum Assembler, albo przepisujecie kod, który jest nie tym, co ja tam napisałem, nie? W tej chwili widzicie, nic się jeszcze nie dzieje, ale w momencie, kiedy bym zaczął sobie mówić, ok, tu mam pierwszy qubit, tu mam drugi qubit, biorę sobie bramkę Hadamarda, biorę sobie bramkę Cnot i tu są gdzieś te pomiary, to jest pomiar. Chcę zmierzyć ten stan, no to zwróćcie uwagę, że mam 50% szansę tu na dole, że będę miał stan albo 1, albo 0 na dwóch bitach, który jest. A to jest ta tak zwana Bloch Sphere, o której wam mówiłem, która opisuje nam, w jaki sposób wygląda ten bit obecnie. I w momencie, kiedy będziemy dokładali drugi i trzeci, to jej stan, że te kąty, które są możliwe, tak zwane kąty fazowe,
to one będą, ten wektor będzie się przesuwał w lewo bądź w prawo, w zależności od tego, ile będziemy mieć kwantowych bitów tutaj ustawionych. No i teraz jak zbudowaliście ten obwód i tu jest, zwróćcie uwagę, i tu jest kod, który się wygenerował wam, bardzo podobny do tego, co ja robiłem, no to bierzecie sobie i mówicie, dobra, to na którym komputerze to jest w Brazylii, 5-qubitowy komputer w Brazylii, największy, który jest do użycia w tej chwili, to jest 15 qubitów w Melbourne i wbrew pozorom na nim dość szybko się to uruchamia. Tam poczekacie może godzinkę, natomiast możecie też na tym 32-qubitowym symulatorze się pobawić, wtedy wynik jest szybko. Bierzecie sobie taki komputer, mówicie, ile eksperymentów ma być zrobionych, żeby wam wyszedł wynik, no i puszczacie. Jak to puszczacie, to w tej chwili wasza jakby ten kod leci sobie do tego Santiago i za chwilę, jak on się tam w kolejce, to będziecie mogli, o właśnie, tu jest to, co nazywa się transpiling. Chwilą tam było napisane, że ja robię transpiling. Transpiling to jest na waszego kodu, w kod, który jest zrozumiały na tym komputerze już kwantowym, jak to wygląda. Mam takie joby, które uruchamiałem wcześniej. I to jest jeden z tych jobów, który się uruchomił, o, ten się na przykład uruchomił na jednym z komputerów kwantowych faktycznie. I zobaczycie, jak to działa. Tylko się załadują dane, mam nadzieję, że to dosyć szybko pójdzie. Wyniki, które tutaj uzyskamy. Ja mam jedne z tych wyników, które, wiecie co, może z symulatora będzie prościej. No spróbujmy ten odczytać, ale tu już mam, popatrzcie. Całkiem fajnie się uruchomiło. Ja próbowałem na 3 qubitach działać i miałem 48 prawie i 7 tych prawdopodobieństw i 44, że są jedynką, a to są kwantowe na poziomie 7,5%. To w tej chwili wyszło i kod, który ja utworzyłem, ja tak naprawdę działałem na 2 qubitach, zapomniałem usunąć trzeciego, natomiast to co zgenerowane w terze kwantowym, to było to. Ten obwód był całkiem podobny do tego, który ja utworzyłem, nie? Ten całkiem podobny, który ja utworzyłem, to jest 5-qubitowy, więc 3 z nich po prostu nie były wykorzystane przy tego typu rozwiązaniu, więc nic się nie działo. No i ta operacja było, zobaczcie, byłem 21 minut w kolejce. Sama operacja trwała 20, no i zaczęła się sukcesem i to są wyniki tego eksperymentu kwantowego, splątania kwantowego. Czyli tego, co wam powiedziałem, że ustalono te dwa, ustalono stan na 2 qubitach, odsunięto je od siebie tak, że one między sobą się nie mogły komunikować. Jak na jednym ustawił się stan 0, to na drugim ustawił się bez możliwości komunikacji. Na tym polega splątanie kwantowe i ten eksperyment, który wykonaliśmy, to jest fundamentalny eksperyment, który jest wykonywany zawsze, jeśli chodzi o mechanikę kwantową. No i gdybyście mieli symulator, bo to jest symulator, który był robiony, no to na symulatorze widzicie, przede wszystkim nie ma błędów, nie? Bo symulator, gdzie się ma pomylić, no i jest praktycznie pół na pół rozkład, nie? Czyli 50%, prawie 50% było zero. Jest jak najbardziej okej, to była tylko próba 8000 eksperymentów, więc no statystyka już dobrze odzwierciedla rzeczywistość. Ważne, że nie ma tych stanów zakazanych, że jest przekłamanie, czyli oczekaliśmy jedynki, a wyszło zero. Ale na symulatorze zawsze wszystko. I teraz chcę wam pokazać. Czyli widzicie, jak to działa, budować coraz bardziej skomplikowane układy i to wszystko tylko zależy od, wiecie, jakby waszej inicjatywy, co byście chcieli tutaj zrobić, czyli nie wiem, wprowadzać sobie, gdybyśmy usunęli, mam nadzieję, że to jestem w stanie te pomiary jakoś usuwać. Zobaczcie, jak wyglądają w tej chwili, co dzieje się z tą sferą Blocha. 50% szansy, że będę miał tak, 50%. Ale jeśli zacznę kombinować i na przykład wprowadzać kolejne bramki sinot, na przykład tutaj, to zwróćcie uwagę, że te w trakcie obliczeń one mogą mieć różne prawdopodobieństwa. Na czerwono jest to największe prawdopodobieństwo, które będzie. Taki się ustali stan prawdopodobnie na koniec. Jak będziecie mieli 32 takie wektory, no to te kąty będą coraz bardziej wymyślne, ale one ciągle muszą na końcu mieć prawdopodobieństwo równe 1. Po zsumowaniu wszystkich. I teraz idziemy do praktycznego zastosowania.
skończyć. Słuchajcie, jeden z algorytmów, który chciałem wam pokazać, to jest algorytm, który nazywa się Bernstein-Wazirani, który polega na tym, że gdybyście mieli taką funkcję opisaną w sposób, która ma wartości od 0 do 1, sobie, że ta funkcja gwarantuje nam, że ona zwróci tak zwany bitwise product, nie? Czyli robimy sobie operację, czyli bierzemy tą nieznany string, który ma dokładnie tyle samo bitów, ile ma ta funkcja. Wobec tego, jak ta funkcja zadziała na tym stringu, to ona zmieni swój string, czyli znamy jakiś stan początkowy, że ona ma 0 bądź 1, jak ją przepuścimy przez ten string S, to ona zmieni jakoś swój stan. Wobec tego, to co się wydarzy na końcu, to żebyśmy chcieli się dowiedzieć, jak wyglądał ten string S, czyli zapadła wiekopomna cisza. Taki... Chyba was straciłem na sekundę, panowie, przepraszam bardzo. Teraz już wróciłeś. Panie, ciągle zapominam, bo widzę tutaj też znajomy. Spróbuję pokazać. Okej. Już mam niedużo zostało, także dosłownie 5 minut potrzebuję. Żeby tylko muszę się podłączyć, bo mi maszyna wirtualna się rozłączyła. Dajcie sekundę. Już się do niej łączę. Żeby wam opowiedzieć o tym algorytmie dwa słowa. W każdym razie koniec końców chcemy znać tą nieznaną funkcję S, która jest. Gdybyśmy to mieli zrobić za pomocą takiego klasycznego, załóżmy, że to jest ta funkcja, która jest nieznana. Znaczy ten string, który jest nieznany. Wobec tego musimy robić na każdym bicie, który jest. Wobec tego zmienilibyśmy stan funkcji, mówimy, dobra, traktuję cię jedynką i wykonuję operację S razy X modulo 2. Potem przesuwam jeden bit w prawo i będę odkrywał kolejny. W prawo odkrywam kolejny. Wobec tego, żeby odkryć 8, muszę wykonać 8 operacji. I teraz komputer kwantowy zrobi wam to w jednej. I idea taka, jest taki algorytm, który nazywa się właśnie Bernstein-Wazirani, i on mówi w taki sposób, że musicie sobie zadeklarować, jeśli ta wasza funkcja ma 8 bitów tego stringa, to musicie zadeklarować 8 plus 1 cube i 8 pomiarów. I co jest tu? Zaraz wytłumaczę, po co to plus 1. Ale taka jest idea, czyli macie mieć więcej o 1 qubit, niż macie, ile macie bitów w tym nieznanym stringu S. Na pierwszych 8 qubitów przepuszczacie je przez bramki Hadamarda, żeby one mogły liczyć. To jest podstawa. I ten ostatni, ten plus 1, to na nim będzie. Będziemy przepuszczali go bramka, która nazywa się NOT bodajże, albo bramka Pauliego, już teraz zapomniałem, i wpuszczacie to na bramkę Hadamarda. Czyli tam jest taka dodatkowa animacja zrobiona. Natomiast będziemy podłączać właśnie funkcję, którą, to znaczy ten nieznany stan mieć inną wartość. To jest to miejsce, w którym, to jest jakby to miejsce, w którym wpuszczacie tą funkcję do systemu. Ona jest po to potrzebna. I teraz ustawiamy coś takiego, co nazywa się barier. I słówko barier mówi, że mają być zrobione jakby w jednym. Te wszystkie operacje mają być zrobione. To jest tak, jakbyście pisali kod i mówicie, to jest pierwsza funkcja, to jest trzecia funkcja. To słówko barier właśnie jakby was rozgranicza, mówi, wszystkie poprzednie operacje muszą się skończyć, żebyśmy mogli pójść dalej. I teraz eksperymentu, on musi być znany, bo inaczej nie powiemy, czy jest zrobione dobrze, czy źle. Więc załóżmy, że on wygląda w taki sposób. To jest ten stan oczekiwany, który w normalnym, klasycznym podejściu będę mógł zrobić tą operacją tam modulo 2 i tak dalej w ośmiu operacjach, a w kwantowej zrobię
w jednej. Tego ostatniego bitu, o którym wam mówiłem, to jest ten plus jeden. I robię to w taki sposób, że to jest tak, to jest zerowa, to jest jakby bit zerowy tego stringu, on ma wartość 1, no to jest to. Potem jest druga jedynka, to jest tutaj. Zerówek nie, tak, 0, 1, 2, 3, to znowu na czwartej pozycji wprowadzam, no i potem na siódmej wprowadzam, nie? To jest ten moment, który tu widzicie, okej. Okay. Kładę kolejną barierę. Następnie znowu przepuszczam wszystkie bity od 0 do 7, czyli te 8 bitów, na których wykonuję pomiar przez bramkę Hadamarda po raz kolejny, no i dokonuję pomiaru. I to jest moment, w którym z tych bitów od 0 do 7 zaczynam mierzyć i puszczać na klasyczne rejestry pomiarowe, gdzie będzie wartość na końcu tej nieznanej funkcji. I to zaraz wam pokażę, jak to działa. Okay. Narysuję wam, jak wygląda szkielet takiego programu i to jest coś, co musielibyście na tym komputerze kwantowym odzwierciedlić, nie? Nasze bity pomiarowe, ich jest 8, to jest tak zwana X-gate, Hadamard-gate i tu jest funkcja, którą my wpuszczamy. I ona nam się podłącza i mówi nam, gdzie ma jedynkę, z tym, że to może się zmieniać w czasie. Ona jest nieznana, natomiast my ją podpinamy do obwodowego i gdzie jest jedynka, tam ona jakby ma interakcję z tym bitem. Z tym qubitem w stanie splątanym. To jest barier na szaro, to co widzicie. Mierzymy, jeszcze raz przepuszczam przez bramkę Adama i leci. Więc trzeba to wyklikać w komputerze kwantowym, nie mamy na to czasu, ale zobaczycie, puszczamy na symulator i teraz na symulatorze masz ten obwód kwantowy narysowany powyżej, uruchom się w symulatorze, i masz dokładnie jeden shot, czyli jeden strzał, żeby wykryć wartość znanego stringa. Jeden. Nawet to podałem wprost. I masz mi powiedzieć, czy znalazłeś w jednym tym. No i chcę porównać, czy wynik mi wyszedł, nie? Zobaczymy, jak to. Więc próbuję uruchomić. No i patrzymy, jak wyszło. No to zobaczcie. W jednym strzale, i tu jest stan odgadniętej funkcji w jednym obliczeniu. Przy klasycznym podejściu musiałbym zrobić 8 operacji, a tu zrobiłem w jednym. I zadziałało. I to jest to miejsce, w którym to jest dobry algorytm. Tych algorytmów jest setki. To jest jeden taki, który się pisze, bo on w każdym wypadku pokaże, że operatorowe są od operacji klasycznych. I to jest ten moment, w którym można powiedzieć, tak jak wspomniałem, to nie jest tak, że każdy algorytm, który w tej chwili piszecie w pracy albo który się bawicie, on dobrze się w tych bitach kwantowych czy na kwantowacjach działał, nie? To nie tędy droga. Natomiast jest całe i fantastyczne do popisu, gdzie operacje quantum computing będą działały fajnie i szybko i rozwiążą. Natomiast póki co nie mamy szans tego zobaczyć u siebie na laptopach. Z przyczyn technologicznych jest to niestety niemożliwe. Ale mam taką nadzieję, rozmawiałem z moją córką i mówię, wiesz co, ty to zrobisz, może ja jeszcze będę przed emeryturą. Mam jeszcze 20 lat emerytury, więc może mi się uda wykonywać takie operacje, wiecie, już bardziej taki sposób praktyczny. Z tym, że największe challenge, kiedy są tym akcentem, kończmy powolutku tę sesję. Dziękuję za zaproszenie.